Hejo! Z tej strony Eleven, to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Dzisiaj będzie nietypowo, ponieważ w międzyczasie, między odcinkami, pogrywałem sobie troszeczkę The Lostem i chyba trafiłem na run, który można zaprowadzić dalej niż bym sądził. Look at this shit! Look at this shit! Dead Cat, Quadra Shot, Set Bombs, Small Rock, Synthoil, Poke Go, Fear Shot, Ignored Leaf, Unbreakable. Jeżeli teraz znajdziemy jeszcze jakiś item, który może coś, cokolwiek bić, mamy do zaliczenia The Lamp, Mega Shatana i oczywiście Derillium. Więc ja sądzę, że jestem w stanie, spokojnie jestem w stanie polecieć na Derillium i zostawić tam moją grę włączoną nawet na cały dzień, żeby on sam się zabił o mojego Cube of Meat, czy cokolwiek tam zdobędę. Ale ja to kuźwa zrobię. Teraz jak mamy Gnote Leaf, jeżeli tego nie spartaczę, możemy być niepowstrzymani. Kompas by się w sumie przydał. Dokonam wypłaty, że tak powiem. Chyba potrzebuję troszeczkę więcej wypłat dokonać. 14, 15. The compass. The end is near. Okej, okay, sklep zaliczony. Treasure room zaliczony. I idziemy na bossa kolejnego. Troszeczkę jest kupa z tym, że nie mamy żadnego zabezpieczenia typu jakaś książka, która zapewnia nieśmiertelność. Tam było chyba... The Book of Shadows? O! Halo, all sets up, zawsze fajnie. Tutaj walczyłem z Krampusem przed chwilą, zdobyłem Lamp of Call. Ciśniemy dalej. Aż mieciarki przeszły, Catacombs 2. Więc Treasure Room jest po drugiej stronie w ogóle mapy. Oh shit. Ale to może być niebezpieczne. To wygląda bardzo niebezpiecznie. Ale na szczęście biją na tyle mocno, że to większego problemu nie sprawiło. Skoczmy do tego Treasure Roomu szybko. Ten co tam się zbagował jakoś dziwnie. Ten tu wybuchł, nie? Właśnie tak widziałem, że był cały czarny, to mówię, pewnie zrobi bum bum. Holy Mantle mam, prawda? Mam. W najgorszym wypadku mam jeszcze Dead Cata, którego użyłem chyba tylko raz, więc mam jeszcze 8 żyć, których nie chcę jakoś, wiecie, eksploatować mega, ale... Jest ta opcja. Nie będę w dupę wsadzić, nie chcę. Tego to nie chcę. Przejdźmy pomieszczeniami, które już znamy. W stronę sklepu, a następnie w stronę bossa. Tyle. Okej, portal zniszczony. Portale są tutaj dużym niebezpieczeństwem. Spawnują masę dziadostwa. Czyli musimy przejść tędy na lewo. Okej. Spokojnie. Kamienie z X-em rozwalałbym. Aha, to jest mój Pokémon. Nieważne. Kamienie z X-em bym rozwalał, ale są mi raczej z... Chciałem go jeszcze uratować. Kamienie z X-em bym może rozwalał, ale są mi raczej zbędne. Poza tym... jak to się nazywa? Small Rockiem, ale Small Rock już zebrałem. Myślę, że się możemy zabawić tutaj. Penny Tears. Dobrze, zawsze troszeczkę więcej monet. Do sklepu można poskoczyć, kupić jakieś itemy, jeżeli się znajdą fajne. Uff. The Chariot. Jakby coś poszło nie tak, można sobie złapać za Chariot.
teraz Blank Room mamy, więc wtedy tak dobrze. Jedna skrzynka przy okazji do otwarcia. Tutaj nic nie ma. Ale Penny Tier zyskaliśmy, więc zawsze coś w przód. Perfro Change. Takie D6 w figurce. A gdyby wylosować Void w Devil Roomie? Spróbujmy. Jeżeli by się nie trafił, zawsze można zrobić Perfro Change. To działa, z tego co pamiętam, jak D6. Więc teoretycznie powinno zmienić nam itemy z puli jakiejś z Devil Roomu, więc chyba warto spróbować, najwyżej po kartę wrócimy, tak? Jaki jest czas? 11 minut. A charmed this appears. Aha, czyli to są moje te pokekoki. Okej, dobrze. Dobrze wiedzieć. Ultra Grid. Ale Steam Sale też zawsze mile widziany. No, czyli po sklepie. To zobaczymy tylko, czy mamy ten Devil Room. Spróbujemy tam zrobić Perfro Change. Ja jeszcze sobie potem za... Oh shit. Okej, okay. Nie poszło tak źle z nim. To ja teraz skoczę się na szybko sprawdzić, czy Perfro na pewno robi to, co myślę, że robi. Yep, jednak to jest D6, więc wchodzimy do Devil Roomu. I kontrastu nie chcemy, tego też nie chcemy, Perfro. Możemy wziąć obydwa do transformacji Gapiego, no i do damage'u oczywiście, ale nie na to liczyłem. To te dwa itemy są wyjęte z puli już, więc pojawią się następnym razem dwa inne. To zawsze jest też jakaś fajna opcja. Tutaj sklepu nie było, a liczyłem na jakąś kartę. Zapomniałem, że walczyłem tutaj przecież z Gridem. Chariot. Blank Room też mogłoby być ciekawe, ale chyba wolę The Chariot. Chariot jest pewniejsze, jak coś w dupie, to będzie moja jedyna deska ratunku. Potrzebuję czegoś, co bije niezależnie ode mnie. Natychmiast. Dwa treasure roomy widzimy tutaj. Kompas, kupienie kompasu z mojej strony było strzałem w dziesiątkę. Fearshot też ładnie działa. Kurczę, stresuję się troszeczkę, bo mogę naprawdę fajny run wdupić. A ja jestem do tego zdolny, kurde. A to jest mój pokekok. Bym strzelał w tą muchę, a nie w dziadostwa za mną. Plecami do przeciwnika. No, za mądry jest. Co jest? Co jest? Zdechnij. Bo się ciebie boję. Vibrant Bulb, it needs power. No to nam dodaje statystyki jakieś fajne, więc w sumie czemu by nie, niech będzie. Jak się tam dostać? To muszę skręcić tam na lewo? Nie spodziewałem się. Okej, o. Nie jest źle. Tylko ostrożnie stawiać strzały. Know your enemy. Wiedz, co atakujesz. A nie atakuj wszystkiego, co popadnie. Chociaż na Hama mamy Gappy's Hairball,
która atakuje. Na Hama. Mogę grę zostawić na cały dzień. A może ktoś się w końcu na to natknie. Widzicie? O! Schodzi. Ale teraz się w to nie bawmy. Ale opcja jest. Just saying. Jeżeli dotarlibyśmy do Deryllium, postawiłbym tam postać, zostawił na cały dzień nagrywanie, poszedł w pizdu. Like, seriously. Oh, God. Liczyłem na coś dobrego właściwie, się przeliczyłem. Sklep. Idziemy najpierw do sklepu. Oczywiście to nie z tej mańki, gdzie myślałem. Niebezpiecznie się zrobiło przez sekundę. Dostałem hit. Come on. Ten tutaj jest mądry jeden. Shit. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Tu jest sypialnia. Crawl space może jakiś. Black market. Jest. Ale nie black market. I to nam chyba się też nie przyda raczej, ale weźmy anyway. Nie wiem, czy to czasami pierścienia nie robiło, który ranił. I ten pierścień potem wyrzucał czarne serca. Czarne serca nam się nie przydadzą, ale sam pierścień raniący. No nie, bo byśmy musieli dostać hit. Żal. Nie myślę, no nie przyda nam się to. Ale zawadzić też nie zawadzi, więc... Najzwyczajniej nic w świecie się nie zmieniło takiego wielkiego. Nie wiem, czy dostałem strzała, czy nie. Teraz nie jestem pewien. Puf! Siadaj, mały. All stats up, świetnie. Super Meat Boy. Tutaj jest sklep, to się też przelećmy na szybko. Zobaczymy, co tam mają w zestawie. Puf. O, pięknie. Po pierwsze, there's options. Po drugie, chaos, czy chcę? Chcę chaos. Ale to oznacza, że w Devil Roomach mogę nie spotkać teraz The Void. To mnie troszeczkę martwi, no ale... Trzeba się bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ke. Oh shit. Już dostałem hit, więc jakby co? Chariot, od razu. Użyj mi do chariot, bo się boję. Tak, zdechnij. Myślę, że chyba z tych dwóch... Zastanawiam się, czy nie wziąć Box of Friends. Bo jeżeli miałbym dwa Gepis Herbal i używał Gnote Leaf, to mogłoby się udać. Wezmę chyba to. Przetestujmy Gnote Leaf, zobaczmy, jak to wyjdzie.
Okej. Udało mi się zebrać baterię, więc pomnożyłem swoich przyjaciół razy 2, czyli mam ich razy 3. I Gappy Scarball ciągle zbiera i wzrasta na sile. Wszystko się na mnie rzuca. Gappy Scarball znowu przybiera na sile. I powoli, ale skutecznie matka zbiera. Mógłbym pokonać normalnie, ale dla pewności chcę sprawdzić, czy to zadziała. To będzie strasznie mozolne i monotonne, ale... ale mogę tak nawet chyba Hasha pokonać. Więc miałbym pewne przejście do... The Void. To jest genialne. Genialne. Świetnie. Więc chcemy iść do The Chest. Czy The Chest mamy zrobione? The Lamb nie pokonaliśmy. I tak idziemy na Hasha, więc biorę Polaroid. Serio, panowie? Serio? Aż tak się mnie boicie? Weźmy sobie jeszcze tą muchę, żeby też biła. I mamy już, że tak powiem, asortyment na to, żeby biło w momencie, kiedy my nie będziemy nic robić. To będzie easy win! Monotonny, ale easy. Oczywiście, jeśli to przeżyjemy. Postaram się przeżyć. Tutaj będzie tylko boss? Nie. Łehej! Spokojnie. Można zawsze... obsrałem się teraz, okej? Okay? Obsrałem się, że padnę właściwie. Obsrałem się hardo. Okej, okay, wszystko padło. Loki. W razie jakbyśmy dostali, stajemy, nie robimy nic. Ale chyba nie ma takiej potrzeby teraz. O, muzyka się zgliczowała. Chyba wolimy to. Boom. Book of Secrets. No nie za bardzo. Okej, okay, ciśniemy niżej. Się robi... niebezpiecznie, strasznie niebezpiecznie. Ja chyba sobie poczekam. Chociaż chyba nie mam na co. To było głupie. Okej. Tamtym sobie pokontrolujemy muchą na dole. Wszystko oczyszczone. Jeez, ale sram. Ale sram. Przy każdym ruchu. Okej, okay, teraz będzie matka. Wchodzimy, używamy Box of Friends, stajmy w miejscu. Ja nic nie robię. Odkładam kontroler.
Okej, okay. Przestawiłem muchę, żeby właściwie matkę biła. To byłoby beznadziejne. Trzeba muchę ustawić na miejscu, dopiero potem stać i się nie ruszać. Mucha jest naszą jedyną opcją chyba. Done. Jaki mamy czas? 26. Świetnie. A weźmiemy, czemu by nie? Skoro możemy. I teraz czas na hasza. O jeez! To może potrwać. To może serio sobie potrwać. Ale mam stresa w tym momencie. Fuck. Okej. Żadnej runy tutaj nie będzie. Quicker charge, 9V, to zawsze spoko. To mi się nie przyda. Hanged Man też nie, ale... Remote detonator, no to jeden item zmarnowałem. Drugi też. Nic mi się z tego nie przyda. Ky. Zatem wchodzimy tam, ustawiamy muchę, tą niebieską tutaj. Stajmy w miejscu i idę sobie zrobić herbatkę. Ja to tak zostawiam, zobaczymy co z tego wyjdzie. W sumie... Jak debil, nie użyłem Box of Friends. Ale najpierw niech to coś dookoła mnie się dobije samo. Nie wiem, czy się ruszyć. Okej, teraz zostawiam. Są dwie muchy wprowadzone. One muszą załatwić wszystko za mnie. Widzę, że tych much naciąga milion, a hasz nie rusza się z miejsca. Więc muszę się wystawić bardziej do niego. A co będzie ryzykowne. Jeszcze Holy Mantle mam jakby co, ale... Lepiej tego nie tracić za szybko. Na styk. Na razie wszystko przebiega bardzo pomyślnie. Patrzcie, nawet się nie musimy martwić o to. To wszystko dzięki tej niebieskiej muczce. Bez niej nie dalibyśmy jednak rady. Zaczął uciekać. Fuck. Przemieszcza się z powrotem. Chodź bliżej, bliżej. Wyskakuj teraz, teraz wyskakuj. Hasz. Hasz, mordo. O, wlazł w nasze Guppy's Hairball. To tylko kwestia czasu, on się sam dojedzie jednak. No hej, piękności.
O, ktoś dostaje solidny wpierdziel. Ups, coś się dzieje, hasz? Czyżby coś się podgryzało od spodu? Ruszył się skubaniec, 5 minut stał w miejscu, myślałem, że będę musiał się przesunąć gdzieś, ale... już kombinowałem, jak się przesunąć w tym... bullet hellu. Ale chyba jednak nie będzie to konieczne. Ale mi wyczyścił teren dookoła, jak ładnie. Problem jest taki, że jedyne na co musieliśmy zdążyć, to był hash. Teraz limit czasowy nas nie obowiązuje, więc ta gra naprawdę może siedzieć tutaj cały dzień. A ja nie jestem w stanie jej zostawić tak po prostu i sobie iść. Ja siedzę i cały czas się gapię. Chyba już dobry 15 minut. Wstawaj! O, rewolucja jakaś, znowu po dłuższym czasie. Coś go strasznie zatrzymuje. Nie wiem co. O, teraz gumucha jedzie. Spoko. Lada chwila, powinien być jego koniec. To jest złe. Ja siedzę i czekam, aż on sam się wykończy. Prawie jak czytowanie niby, ale... w sumie... wykorzystałem tylko to, co dała mi gra. Hasz pokonany. Osiągnięcie już za hasza miałem, pokonałem go. Sam. Własnymi ręcoma. So... niewiele się zmienia. Stąd nic mi się nie przyda. Okej, ciśniemy. The Void. O cholera, ale sram. Byłem tu już raz lostem, ale nie miałem żadnej ochrony. Żadnej. Więc nie miałem szans. Nie wiem po co to zbieram. Nie chcę żadnych pigułek. A, na spokojnie. Podgłośnij muzykę, bo to jest coś cichsza. Totalnie się gubię teraz. Sram pod siebie jak... teraz... gdzie jest delirium? Jedyne co muszę zrobić, to dotrzeć do delirium. Odpalić to, co mam odpalić. I zostawić grę na cały dzień. Albo i tutaj. Tutaj też mogę zostawić na chwilę. Tutaj nie zamierzam się ruszać. Nie, przy nich to się nie da. Ciśnij się na mnie bardziej, pewnie. Oh Jesus. Co ta mucha się taka mała zrobiła? Co? Zobaczymy, jak Fart Baby sobie poradzi. Pięknie. Dobrze. To możemy dojechać tradycyjnie. Tam muchę poślemy. Tutaj też. Wszystko załatwione. Joker. Transformacja w Gapiego? Transformacja w Gapiego, czyli będziemy jeszcze muchy tworzyć. The Chariot. Okej, okay. Sprawdźmy co to. Loki. Piggy bank. Cokolwiek. Serio. Niech będzie to, cokolwiek to robi.
Sram. Nie rób mi tak. Bloat. O, w dupę. To może być ciężkie. No może nie tak bardzo ciężkie, jak sądziłem? Wow, co to było? Pokoje się gliczują. Siadł. Oh, jeez. Nie sądziłem, że to się uda. Szczerze, nie sądziłem, że to się uda. Już myślałem, że to jest koniec. Dobra, dwójka pokonana. Pokonana, wiem, nie powinienem tak mówić. Ale no, wiecie, co chodzi. Nie wiem, co tutaj mnie czeka. Easy enough. On się sam nadzieje, prędzej czy później. Jeez. Aż się czuję źle z tym, ale takiego stresa przechodzę. Mniejszego stresa przechodziłem jak siedziałem tutaj Delostem bez żadnej osłony i próbowałem walczyć. Tutaj nic nie robię, i tak mam stresa. Jeez. Te ciarki, przestańcie. Okej, okay. Auto-turret baby, oczywiście, że bierzemy auto-turret baby. Świetnie. To jest idealny pick-up dla nas. Jak się masz, padaj na twarz. Co ty mi dasz, uryna? Uryna do puzyna, co? Co ja gadam, dobra, co my tu mamy? Ty nie strzelaj do mnie, bo się wystraszyłem. Delirium, okej, okay, to jest to. Zostawiam grę. Koniec! Nie ruszam się. Jakby sobie mam detketa. Ale... Jakby sobie mam detketa, ale nie wiem, ile tego detketa zużyłem. Nie pamiętam. Zobaczymy, jak auto-turret babies sobie poradzą. Bo praktycznie tylko one i moje muchy walą. Moje muchy jeszcze! To teraz jest dużo lepiej niż przy haszu. Groźnie. Bardzo powoli, ale się dojedzie. Nic nie robię, a mi serce bije jak porypane. Co to było? Kurczę, ale teraz właściwie mogę się mu przyjrzeć. Creepy to wszystko jest, takie jakby... z takiej białej mazi. Powoli, ale skutecznie. Siądzie. Na glebę.
On sam praktycznie na mnie naciera w każdym aspekcie, jakąkolwiek postacią by nie był. Rzuca się na mnie praktycznie. Teleportuje się do mnie co chwilę, więc... scenerię zmienia. No to jest ciężko zwrócić uwagę, jak się gra. Znaczy czasami widać to niby, ale... lada chwila. Done! Wow! O ludzie! Ja wiem, że to było bardzo nie fair względem gry. Wiem, że to było ekstremalnie nie fair, ale... ale gra ma taką możliwość. Dostałem Gnold Leaf, wykorzystałem tę możliwość. Szczerze nie wierzę, że mi się nawet to udało. Szczerze myślałem, że nawet to spartaczę. Byłem przesadnie ostrożny, srałem pod siebie na każdym miejscu możliwym. A chyba najgorsze, jeżeli chodzi o Delosta, jest za mną. Teraz muszę tylko dokończyć to, co mi zostało przedtem. The Lamb, Mega Szatan, no i teraz jeszcze Ultra Gridier. No i oczywiście zostaje cała reszta postaci. Ale to było... dzikie. To był najbardziej stresujący run, jaki miałem. Od dłuższego czasu. Totalnie. Totalnie. Holy card has appeared in the basement. O ludzie, szok. Okej, także to by było na tyle ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze. I ja sobie idę poprzeżywać. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.